Co było, co jest i co będzie. Witam serdecznie. Dzisiaj Złoty Tarot, Polska, piękna, pozłacana talia. I zobaczymy na podstawie trzech kart, co było, czyli przeszłość, co jest, czyli teraźniejszość i co będzie. Skupcie się, kochani. Ja wyciągnę trzy karty. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, napiszcie, czy ta wróżba z Wami rezonuje, kochani. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne, osobiste, prywatne. Czekanie tylko 1, 2, maksymalnie do 3 dni. Napiszcie e-maila, a ja Wam od razu odpiszę i zrobimy termin. Co było? Co jest i co będzie. W przełożeniu, kochani, temat rycerz monet, czyli tutaj walka być może o pieniążki, o nową pracę, być może walka o stabilną relację, walka o coś stabilnego w Waszym życiu lub finansowego, także sprzyjrzyjmy się, każdy dopasuje sobie do siebie. Co było? Dziewięć kielichów. Kochani, dziewięć kielichów to satysfakcja emocjonalna, ale również emocjonalna pustka. Czegoś Wam brakuje jednak do tej pełni, apogeum satysfakcji emocjonalnej. Emocjonalna pustka, oczekiwanie czegoś lub kogoś, czegoś Wam brakuje, kogoś Wam brakuje. Też świętowanie, być może zatapianie swoich smutków, tego deficytu emocjonalnego w kieliszku, tak? Także tutaj niby jesteście szczęśliwe, ale nie do końca. Niby udane jest Wasze życie emocjonalne, ale coś Wam brakuje. Ciągle za czymś tęsknicie. Także to było w przeszłości, jakaś tęsknota, jeszcze nie macie tego absolutnego szczęścia całkowicie. Co jest? Trzy miecze, czyli trzy miecze mówią ewentualnie o trójkącie miłosnym, czyli tutaj się właśnie męczycie emocjonalnie z powodów jakichś miłostek, trójkątów miłosnych. Także uwaga, ponieważ one oczywiście są męczące na dłuższą metę, natomiast też może tutaj być ból, jeszcze okropne cierpienie po stracie kogoś, czyli eks. Po zamknięciu starej relacji, która jeszcze nie jest przerobiona, która jeszcze daje tutaj Wam emocjonalne cierpienie, wręcz takie stany depresyjne. Jesteście jeszcze załamani, obciążeni tym i Wasze serce po prostu jest poranione, zranione. Jest to ból niesamowity. Także tutaj trzy miecze, kochani, to oczywiście zranienie, konflikt, rozczarowanie, trzymanie się rozumu, przemyśliwanie tych spraw ciągle na nowo, ale przez to również ból emocjonalny w sercu. Także to jakby jest teraz na w teraźniejszości. Co będzie? Jak się te sprawy właśnie tutaj potoczą, wyjaśnią? Kapłanka. Kapłanka mówi o kobiecie mądrej, która ma zasady, która ma priorytety w swoim życiu i tego się trzyma, która ma bardzo rozbudowaną intuicję i ma potężną siłę rozumu, tak, czyli wiedzę. I na tej wiedzy i tej intuicji właśnie tutaj działa, bazuje właśnie jej planowanie i działanie na swojej własnej intelektualnej wiedzy i intuicji, której właśnie zaufa zawsze w różnych sytuacjach ciężkich. Więc jeśli macie tutaj jakiś ból, cierpienie i szukacie właśnie swojej stabilności, co mieliśmy tutaj właśnie w tej pierwszej karcie rycerz monet, jeśli szukacie jakiejś stabilności, nowej relacji czy nowej pracy, nowych finansów, to zaufajcie i polegajcie właśnie tylko na swojej wiedzy, na swoich talentach, na swojej intuicji, na swoich priorytetach, regułach, na swojej właśnie całej wiedzy, którą zdobyliście, na swoich kwalifikacjach, na swoich właśnie umiejętnościach, więc zaufajcie sobie, nie słuchajcie osób trzecich, nie słuchajcie jakichś fałszywych porad, tylko po prostu skupcie się i ufajcie temu, jak to się mówi, przeczuciu własnemu, tak? Co należy zrobić,
żeby wyjść z tego bólu serca, z tych jakichś przeszłości zawiłych. Polegajcie też na sobie i działajcie właśnie według swoich tutaj przeczuć i priorytetów, co jest naprawdę dla Was ważne. Dziękuję serdecznie. Napiszcie mi, czy ta wróżba się z Wami w jakiś sposób zgadza. Do usłyszenia, kochani Państwo. Do usłyszenia już wkrótce.